Informacje z Twojego regionu. GoDap Info. I wiesz więcej. Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy bardzo ważny egzamin w życiu każdego ucznia. Składa się z dwóch części. Pierwszej obejmującej zadania z języka polskiego i matematyki oraz drugiej, która obejmuje zadania z nowożytnego języka obcego. Szóstoklasiści przystąpili do pisania części pierwszej dziś o godzinie 9. Czy są przygotowani? Zdaje mi się, że wszystko umiem, co powinnam, natomiast jednak i tak się stresuję, bo pierwszy taki poważny, naprawdę wydaje mi się, egzamin, ale myślę, że naprawdę dobrze pójdzie, bo wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Przygotowany jesteś? Nie. Naprawdę? Nic się nie uczyłeś? Nie. Się bardziej obawiasz polskiego czy matematyki? Matematyki, ponieważ polski mi idzie bardzo szybko. Czyli planujesz napisać to nie w półtorej godziny, a w ciągu pół godziny? Wykorzystam na pewno cały czas. Nauczyciele, zanim rozpoczął się egzamin, bardzo dokładnie wyjaśnili sposób jego rozwiązywania. P zaznaczam tak, czyli B. Myśli sobie nie, to będzie C. Zaznacza tak, a tu robi kółeczko. Po czym myśli nie, to miało być B. A tu jest kółeczko, robi się słoneczko. A tam robi się kółeczko. A tam się robi kółeczko. Druga część sprawdzianu rozpocznie się o 11:45. Prace gołdapian będą oceniane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Wyniki będą znane pod koniec maja. Informacje z Twojego regionu. Gołdap Info. I wiesz więcej.